Chciałem się zapytać, czy ta koncepcja, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, czy ona obejmowała stricte otoczkę naszego zalewu, czy zastanawiał się też Pan, jak wpuścić, bo to chyba jest najważniejsze, jak wpuścić do samej Niecki czystą wodę? Nie, no jest oczywiście kwestia przepływu wody, jest uwzględniona w tym założeniu koncepcyjnym. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie samego zbiornika wodnego, bo jak Pan słyszał, mówiliśmy o tym, że cały zakres oddziaływania tego zalewu na atrakcyjność obszarową poza granicami ściśle miasta było głównym celem, bo nie można zaoferować zarówno mieszkańcom, jak i potencjalnym inwestorom, jak i turystom korzystającym atrakcji, która jest tylko w ilości jeden. Różnorodne są gusty, różnorodne są potrzeby, ale nawet ci, co pływają na łódce, wieczorem potrzebują kontaktu z czymś innym, z kulturą, z filmem, z teatrem, z koncertem muzycznym na wolnym powietrzu, ale też i może z dobrą gastronomią. I ten kompleks usług musi być rozwijany strategicznie wspólnie, z myślą o takiej synergii działania tego zjawiska, jakim jest przemysł wolnego czasu, ale przede wszystkim pamiętamy o tym, że mieszkańcy równocześnie w ciągu swojego bytowania, w ciągu swojej pracy, którą wykonują w różnych sektorach, chociażby właśnie w tym sektorze przemysłu wolnego czasu, też muszą korzystać z takich usług, bo mają dzieci, muszą wychować, wykształcić, uwrażliwić muzycznie. Dlaczego jest tyle ośrodków w większych miastach, które mówią, uwrażliwiamy dzieci muzyczne, przyjdźcie do nas na cudownie, no bo szkoła tego nie do końca gwarantuje wychowania muzycznego. A przez muzykę rozwija się szereg, że tak powiem, płatów mózgowych, jeśli tak można powiedzieć, które pobudzają dziecko do jego aktywności intelektualnej. A na tym nam zależy, żeby możliwie konkurować ze światem, ale przede wszystkim, żeby dawać satysfakcję w dorosłym życiu, że te dzieci zostały nakarmione, w cudzysłowie, tą wiedzą od małego, a ich wrażliwość, ich rozwój umysłowy był konkretnie budowany przez wszystkie obszary życia, które nam towarzyszy. Dobrze, tylko tutaj mieszkańcy czy Kamiennej Góry, czy regionu, w którym się znajdujemy, dość długo czekają, żeby uruchomić w pobliżu kąpielisko. I tutaj stricte czekają mieszkańcy na to, żeby można było się w tym ośrodku kąpać. I ten pierwszy krok, o którym burmistrz mówił, jest tutaj zadysponowany jako rzeczywiście ten pierwszy początek dla działalności rekreacyjnej na tym obszarze. Pozostałe inwestycje mogą się rozwijać w innej perspektywie czasowej, ale przewidzieliśmy wszystko, co służy właściwej obsłudze sanitarnej plaży, bo to jest jedno z elementów, żeby to kąpielisko mogło być czyste, żeby mogło zagwarantować bezpieczeństwo, żeby była możliwość małej gastronomii przy tym. To są wszystko niewielkie obiekty, ale bez nich standard tego kąpieliska nigdy nie będzie ofertą dla mieszkańców atrakcyjną, żeby tu przyjść i przebywać. A chodzi o to, żeby oni po prostu przyszli swoją aktywnością, zaakcentowali atrakcyjność tego miejsca w skali całego regionu, no, nie tylko miasta. Ja oglądając Pana prezentację, zabrakło mi trochę slajdów w okresie zimowym. Jak zagospodarować właśnie to miejsce w okresie zimowym? No wie Pan, myśmy przewidzieli ścieżki biegowe, przewidzieliśmy również ścieżki narciarskie, które w przypadku dobrych warunków zimowych i śniegu mogą być zastąpione ze spacerowych na biegowe. I one mają w swojej strukturze ciągłość, która pozwala jak na prawdziwych zawodach biegać dookoła, bo trasa musi mieć swoje długości, żeby była atrakcyjna. Więc to jest przewidziane, chociaż generalnie rzecz biorąc skupiliśmy się przede wszystkim na tym, żeby wywołać odruch promocji miasta, atrakcyjną wizją jego rozwoju. Ona się może zmieniać w czasie, tak się zawsze dzieje, ale no, mógłbym tylko tyle powiedzieć, że 100 miast w Niemczech, które dzięki takim idei wielkiego projektu przeszły renesans. One są udokumentowane faktami dokonanymi w życiu. Ja mogę ją udostępnić taką książkę, żeby pokazać, że ich były małe i duże miasta, ale zawsze konsekwencja w realizacji strategii przyjętej była kluczowym elementem do sukcesu. Jeśli się przerwie, nie pójdzie się konsekwentnie na działanie według jakiejś wizji docelowej, to taka, że staje się kaleka, a prawdopodobnie obumiera szybciej niż się spodziewamy. Chciałem na koniec zapytać, czy realizował już Pan podobne projekty w innych miastach Polski?
no i w podobnych miejscowościach, jeżeli chodzi o liczebność ludności. I czy te projekty doszły do skutku, czy tylko skończyły się na tym etapie, co dzisiaj? No, wspomniałem tutaj o tych Dobczycach. To był właśnie taki projekt, który graliśmy konkurs na taką atrakcyjną zabudowę, która kompleksowo zaoferowała usługi w różnych sektorach, mówię i oświaty, i biblioteki, i kultury, i sportu, z terenami otwartymi sportowymi. Bo Dobczyce wprawdzie mają zbiornik wody, ale ten zbiornik wody pitnej nie mogą go użytkować turystycznie. Ale sam ten fakt powstania takiego kompleksu sportowo-kulturalnego okazał się być absolutną atrakcją dla mieszkańców, przede wszystkim dla podniesienia prestiżu ich miejscowości, ale też i dla Krakowian, którzy tam chcą mieszkać w tej chwili. Prosili, żeby powstały budynki mieszkalne na terenie miasta, zamiast mieszkać w Krakowie i korzystać z tych usług. No i drugi taki zespół, on jest jeszcze nieskończony, to zrobiliśmy tak zwany zespół szkół municypalnych w Tychach, Krakowic. I tam się konsekwentnie właśnie zaczęła realizować sala sportowa, zrealizowała się w tej chwili sala koncertowa z Mediateką, czeka na kolejny etap, który będzie środkowym łącznikiem. No i strategiczny projekt dla tego obszaru mamy też opracowany, on czeka na kolejne fazy realizacji, no ale te doświadczenia mamy jeszcze w innej skali, jak mówimy na Berlina, gdzie uczestniczyłem przy projekcie planu Berlina jako jeden z 6 architektów zaproszonych z Europy do budowania strategii rozwoju miasta. Więc i skala mała, i skala duża, już nie mówiąc o tak zwanym Nowym Mieście, gdzie robiliśmy pierwszą koncepcję urbanizacji terenów po stoczni gdańskiej, która to koncepcja w dużej części się przemieniła już w realizację zresztą komercyjnych inwestycji i mieszkaniowych i usługowych. I tam też te elementy działalności artystycznej zostały w czasie realizacji tego przekształcania tego obszaru wpuszczone w istniejące budynki stoczni. W tej chwili nastąpiła pewna drobna przerwa w procesie inwestycyjnym, ponieważ nowy minister i nowy konserwator krajowy zażądali zbadania wartości historycznych obiektów tak zwanej cesarskiej stoczni i ten proces się tam toczy. No, a jak zwykle formuła wpisania czegoś do rejestru zabytku wymaga nakładu pracy takiej specjalistów. No to